Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Jacek Schmidt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. I tak, chciałem porozmawiać na temat judaizacji chrześcijaństwa, a szczególnie judaizacji odnowy w Duchu Świętym. I zacznę od tego, że pierwszy chyba o tym w Polsce pisał ksiądz Poradowski, kiedy w tej swojej słynnym dziele Kościół od wewnątrz zagrożony, prawda? I on tam pokazywał, w jaki sposób rodził się protestantyzm, prawda? Że protestantyzm to było takie resztki chrześcijaństwa, a dużo pogaństwa i judaizmu. No i między innymi opisywał, skąd ten judaizm się tam wziął. To znaczy, protestantyzm się skupił na Piśmie Świętym, i skupił się w taki sposób, że zadawano jakiekolwiek pytania i na te pytania ze wszystkich możliwych dziedzin i na te pytania szukano odpowiedzi w Piśmie Świętym. No i z reguły znajdowano odpowiedź w Starym Testamencie, tylko że w Starym Testamencie nie każde zdanie, nie każde słowo, nie każda informacja pochodzi od Boga, tylko jest tam zaprezentowana kultura ówczesnych Żydów, ich mentalność, obyczajowość, ich sposób patrzenia na różne sprawy, bo na przykład, bo to przeszło też do katolicyzmu, o tym pisał ksiądz Poradowski, że pojawiło się na przykład coś takiego jak antropologia biblijna, jako poważna nauka teologiczna, prawda? Gdzie bibliści szukają odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek w Piśmie Świętym. No to na pytanie, kim jest człowiek, to mamy szukać odpowiedzi w filozofii, w tym pierwszym, które opisuje, to odnosi się do tego pierwszego objawienia Pana Boga, jakim jest świat, prawda? Prawo naturalne i tak dalej. I teraz, jeżeli się uprawia antropologię biblijną, no to wychodzi żydowska koncepcja człowieka. No i teraz, z tego co wiem, no to Pan się tym między innymi zajmuje jako ten były też lider odnowy w Duchu Świętym, to ta judaizacja w sposób szczególny dotknęła odnowy w Duchu Świętym. Znaczy, to jest jakoś też zrozumiałe przez to, że ta odnowa, jej podłożem są zielonoświątkowcy, czyli tacy protestanci, więc to w ogóle protestanci. Znaczy, no, taka sekta, która odwoływała się tylko do Pisma Świętego, ale pytanie, czy tylko, prawda, czy nie sięgała gdzieś dalej. No ale w każdym razie, co Pan nam, naszym widzom, powie o tej judaizacji odnowy w Duchu Świętym? To jest temat jak rzeka. I to taka wieloczłonowa, wielowątkowa, i to właściwie od początku chrześcijaństwa, gdzie to pierwsze chrześcijaństwo, takie czasów apostolskich, ja świadomie teraz to przywołuję, musiało się zmagać jakby z dwoma. Oprócz tam prześladowań ze strony Rzymu, władców rzymskich, z dwoma rzeczywistościami takimi pseudomistycznymi, pseudoduchowymi, czyli z sektami chrześcijańskimi i z sektami żydowskimi, którym obie te grupy tylko w różnym stopniu miały charakter gnostyczny. I teraz te idee takie gnostyczno-sekciarsko-heretyckie o korzeniach żydowskich, czyli Znaczy, przepraszam, jak mówimy gnostyckie, to możemy wywieźć i doprowadzić do szatana. tak, no bo za tym się ukrywa wróg Jezusa Chrystusa. I żeby być dobrze zrozumianym, chodzi o to, że w wymiarze metafizycznym, skąd się to wzięło u Żydów? Skoro oni jakby zanegowali Jezusa Chrystusa, jego mękę, jego zmartwychwstanie, jego bycie Mesjaszem, czyli odkupicielem ludzkości, no to właściwie weszli w taki krąg antychrześcijański, czy konkretnie antychrześcijański oznacza antykatolicki. I teraz Kościół katolicki, czyli mistyczne ciało Chrystusa, czyli Kościół Chrystusowy,
ma formę ciała, czyli ma strukturę hierarchiczną, ma pewien autorytet rozwijany przez wieki. Dlatego właśnie Znaczy ja formę ciała, znaczy ma głowę. ma głowę, ma poszczególne członki i tak dalej. Ja o tym mówię dlatego w ten sposób, bo to tylko chodzi o takie zarysowanie, taki szkic z bardzo dużej perspektywy, żebyśmy wiedzieli, gdzie się poruszamy, w jakim środowisku jesteśmy. I teraz obok tego ciała Chrystusowego cały czas rodziły się różne pomysły heretycko-sekciarskie, takie wynikające z tego, że ci założyciele od pierwszych wieków chrześcijaństwa twierdzili, że słuchają Ducha Świętego, czy mają proroctwo, mają wizję, że to inaczej powinno wszystko wyglądać i tak dalej. I teraz protestantyzm to jest jakby taka najpoważniejsza agenda antykatolicka w dziejach. Ksiądz profesor Tadeusz Gus twierdzi, że po upadku pierwszych rodziców to drugim największym nieszczęściem w dziejach ludzkości to byli protestanci, protestantyzm, narodziny. Ponieważ w zasadzie zostało zanegowane wszystko. Protestanci wierzą w innego Chrystusa, twierdzą, że słuchają Ducha Świętego. No, jakby słuchali, to by doszli do jedności, a jest coraz więcej rozłamów, coraz więcej podziałów, a Duch Święty jest duchem jedności i tak dalej, i tak dalej. I teraz nie przypadkiem pewna, nie wiem jak to powiedzieć, taka duchowość zwodzenia, duchowość diabelska, tych różnych sekt protestanckich w XVI, XVII wieku łączyła się z tajemną wiedzą żydowską, z kabałą i z różokrzyżowcami. Te idee się gdzieś tam przenikają. Ja teraz jestem na etapie jakby lektur na te tematy, badania tej rzeczywistości. Bardzo to dla mnie jest fascynujące, ale chciałbym powiedzieć tylko o jednym wymiarze, takim aktualnym, czyli ruch charyzmatyczny to są trzy fale. Pierwsza to są zielonoświątkowcy, druga to jest ruch charyzmatyczny w kościołach tych historycznych, głównie w kościele katolickim, druga połowa XX wieku. Trzecia fala zaczęła się w latach 80., w Polsce 90. I to są doświadczenia mocy, ale też takiej mocy duchowej, gdzie przynależność eklezjalna, przynależność do kościoła to ma małe znaczenie, liczy się to doświadczenie. I na początku lat 90. zaczęła się współpraca charyzmatyków w Polsce z Żydami mesjanicznymi. To wtedy była taka akcja transportowania Żydów z dawnych terenów Związku Radzieckiego do Izraela. To się nazywało bodajże Operacja Most. I tam były też tajne służby zaangażowane, ale też była zaangażowana firma ArtBee. Gąsierowski i Bakszyk też, którzy identyfikowali się jako baptystyczni zielonoświątkowcy, ale współpracowali też z katolickimi charyzmatykami i też z Żydami. Zaczęła się współpraca z Żydami mesjanicznymi. Tak w formie takiej mikroskali w mojej ówczesnej wspólnocie, gdzie byłem liderem, doszło wtedy do kontaktów z Żydami mesjanicznymi, dwie pielgrzymki do Izraela. I tam był taki, zrobiliśmy na początku lat 90. Ja w nich nie uczestniczyłem, ale tam nawet jedno małżeństwo zawarło ślub w Izraelu. I w Izraelu był taki ojciec Daniel, nie pamiętam nazwiska. On był chyba franciszkaninem, ale był Żydem z pochodzenia etnicznego.
I on otrzymał od Jana Pawła II, papieża, taką zgodę na odprawianie takiej liturgii chrześcijańskiej, ale w duchu mesjanicznych Żydów. Czyli Eucharystia była w sobotę i tam było połączenie świąt żydowskich i chrześcijańskich. I w zasadzie w tej wizji ówczesnej, która już wtedy się zaczynała kształtować, było takie przekonanie promowane przez tych Żydów mesjanicznych, przez tych liderów, że pełne chrześcijaństwo to są Żydzi mesjaniczni, którzy uznają Jezusa jako Mesjasza, i poganie. I w zasadzie dopiero jak ci Żydzi staną na czele tego kościoła, to będzie to taka pełnia chrześcijaństwa, ten wyraz tego kościoła apostolskiego. I teraz... Znaczy, przepraszam, wejdę w słowo, że w Stanach Zjednoczonych, w protestantyzmie amerykańskim, to jest bardzo silny nurt. Tak, ponieważ ten nurt wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. I teraz, co jest istotne, Żydzi mesjaniczni są skrajnie antykatoliccy. W sensie takiej negacji Kościoła katolickiego jako w ogóle struktury wyznaniowej, takiej, która w zasadzie no, może miała znaczenie w czasach chrześcijańskich, ale teraz wchodzimy w erę Kościoła apostolsko-proroczego, gdzie następuje. Powstał w ogóle cały taki nowy ruch apostolski. W Polsce jego promotorem jest taki lider Jacek Weigl z Warszawy, który prowadzi wspólnotę Hefsiba. On zakłada liczne szkoły katolickie i bardzo czyli był szkoły w wspierany. jakim sensie? To szkoły podstawowe, średnie, gimnazja. Prywatne szkoły, takie o wysokim poziomie nauczania. I bardzo był wspierany przez takich hierarchów jak kardynał Nycz i kardynał Ryś oczywiście. Ostatnio tam po tych wyborach doszło do jakichś przetasowań. On odszedł z przywodzenia temu, to się nazywa apostolski ruch wiary. I na czym polega ta doktryna, bo ona jest istotna, to przekonanie. Polega ona na tym, że właściwie czas takiej struktury hierarchicznej w kościoła katolickiego, ale też innych kościołów, takim episkopalnych czy baptystycznych, właściwie się jakby wyczerpuje i trzeba, a ponieważ to są czasy ostateczne, to jest też ten tak zwany milenaryzm, czyli oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa, czyli przed tym przyjściem Chrystusa potrzeba jest kościoła prawdziwie duchowego, takiego, który jest zbudowany na odnowieniu tak zwanych pięciu posług, czyli są nowi apostołowie, nowi nauczyciele, nowi uzdrowiciele, nowi prorocy, i to jest kościół, gdzie funkcje takich nauczycieli wiary, takich, którzy pokazują nową doktrynę, są prorocy, czyli ci, którzy mają bezpośredni dostęp, słuchają Pana Boga bezpośrednio, mają telefon do nieba. I prorocy i apostołowie w tym nowym ruchu apostolskim, wywodzącym się ze Stanów Zjednoczonych, tam założyciel Peter C. Wagner albo Wagner i inni, no to oni ustanawiają taką swoją, swoistą hierarchię, żeby było to jasne dla znacznych odłamów protestanckich w Stanach Zjednoczonych, to są heretycy, to są fałszywi prorocy. I można spotkać dużo analiz z tego środowiska, tam nie wiem, takich konserwatywnych baptystów na przykład, nie?
I ci nowi apostołowie, my byśmy się nimi w ogóle nie zajmowali, bo to są dziwne nauczania, takie, może za chwilę o tym jeszcze powiemy, gdyby nie to, że to jest właśnie środowisko, z którym dialog ekumeniczny, a w zasadzie taki ekumenizm w praktyce podejmują hierarchowie Kościoła katolickiego. Niektórzy oczywiście, tacy jak kardynał Ryś, no i przede wszystkim papież Franciszek. W czasie jego pontyfikatu ta relacja uległa bardzo dużemu takiemu wzmocnieniu, umocnieniu. Liderzy z tego środowiska, prorokinie, były zapraszane na przykład na Światowe Dni Młodzieży jako nauczające. Organizowane są rekolekcje, konferencje. Ostatnio słuchałem wykładów. To jest marginalne środowisko w sensie ilościowym, ale jakby ta jakość płynąca od współpracy z hierarchią tutaj no, jest groźna, niebezpieczna. Miasto Chwały, tak to się nazywa, i tam na przykład nauczał pastor, który jednocześnie jest rabinem mesjanicznym takiej dziwnej wspólnoty z Warszawy. Nazywa się chyba Marczuk, Kazimierz Marczuk. Ale też taki świecki lider, jedna z ważnych postaci, Karol Sobczyk. I co głosi Karol Sobczyk? No tamten też jest świecki. Tak. No i to jeszcze taki pastor Henryk Wieja ze zborów zielonoświątkowych z tej trzeciej fali. Też bardzo, bardzo takie no, niebezpieczne nauczania ten pan Wieja głosił, ale Karol Sobczyk głosi to, że jesteśmy w przełomie, gdzie dotychczasowe struktury chrześcijańskie się kończą. W zasadzie one już są martwe. I teraz przychodzi nowy powiew ducha i powstaje nowy kościół apostolsko-proroczy, gdzie Żydzi mają funkcje kierownicze. Obok tych proroków pogan, nie? Takich charyzmatycznych. I to jest taka wizja, która teraz gdzieś tam jest promowana, czasami w taki dość humorystyczny sposób, bo na przykład w niektórych wspólnotach charyzmatycznych w Polsce zaczyna się obchodzenie świąt żydowskich, jakby komplementarnie ze świętami chrześcijańskimi. I teraz jest czas, gdzie za niedługo będą uczty sederowe w tych wspólnotach robione. Do mnie dotarło na przykład zdjęcie jednego lidera, zresztą znanego mi osobiście, w mycce i w tym chuście żydowskiej, taki biało z takimi niebieskimi paskami. No i oni tam obchodzą takie modły na sposób żydowski. Nie? I teraz, no tutaj jakby już mamy do czynienia z czymś w rodzaju apostazji antychrystusowej, ponieważ no, ci Żydzi no, nadal nie uznają Mesjasza. Ten Mesjasz dla tych Żydów mesjanicznych, dla części, to albo przyszedł, albo dopiero ma przyjść. Nie? To jest takie jakby nie do końca jasne, nie do końca Znaczy określone. chyba jeszcze nie przyszedł. Jeszcze nie przyszedł, tak. A oprócz tego, no to są też. Także te pewna rzeczywistość, która dotarła do części społeczeństwa polskiego w postaci Chanuki w Sejmie, tutaj nie chodziło o nic innego, jak tylko o naprawdę groźny był wymiar metafizyczny tego święta, czyli dopuszczenie tam tej sekty takiej okultystyczno-kabalistycznej, czyli demonicznej. Habaturbawić. Tak. Zresztą, jak się prześledzi takie oficjalne gdzieś tam Facebooki tych liderów, to
ich sympatia dla armii izraelskiej, dokonującej teraz zbrodni wojennych na Palestyńczykach, jest wszechogarniająca. Że ta armia to coś w rodzaju palca Pana Boga, wykonuje sprawiedliwość. I oni modlą się za Izrael, zakładają misję w Izraelu, współpracują z Żydami, zapraszają ich na rekolekcje. To jest taki nurt, gdzie katolicy charyzmatycy i zielonoświątkowcy charyzmatycy jakby podporządkowują się tej narracji żydowskiej. Tak to wygląda na chwilę obecną. I w tym jest kardynał Ryś, który właśnie wydał książkę Chrześcijanie a Żydzi, gdzie tak w tej książce opisuje krzywdy, jakie Żydzi doznali ze strony chrześcijan na przestrzeni wieków. No do tej książki trzeba będzie sięgnąć. To co, na tym kończymy. Tak. Dziękuję panu bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję państwu.